Hej, tu Denis, witajcie ponownie na moim kanale. Zapraszam na szybki poradnik, gdzie pokażę Wam, jak wymazać Maci, MacBooki z procesorami od Apple. Lecimy! W tej chwili mamy MacBooki Air oraz MacBooki Pro 13-calowe z procesorem M1 oraz MacBooki Pro 14 i 16-calowe z procesorem M1 Pro i M1 Max oraz 24-calowe iMaki również z M1, i podejrzewam, że jeżeli będą wychodzić następne Maki, to ta procedura będzie taka sama, tak więc zaczynamy. Na początku informacja, że jeżeli chcecie wymazać Maca, aby go sprzedać czy oddać innej osobie, to warto wylogować się ze swojego konta iCloud. Tak samo przyda się wylogowanie ze swojego konta iMessage, a jeżeli będziecie przenosić się na innego Maca, to warto oczywiście zrobić kopię zapasową. A o tym, jak ją zrobić, znajdziecie gdzieś na moim kanale, bo już robiłem o tym film, także ten krok sobie pominiemy, lecimy dalej. No i powiedzmy, że już to wszystko mamy ogarnięte. Wyłączamy Maca, włączamy go fizycznie przyciskiem oraz dalej trzymamy przycisk włączania, aż pojawi się napis trzymaj naciśnięte, aby wyświetlić opcję uruchamiania, i po chwili wyświetli się napis wczytuję opcję uruchamiania, i wtedy już ten przycisk możemy puścić i pojawi się menu do formatowania, odzyskiwania i tak dalej. I powinny pojawić się od razu dyski i opcje. Klikamy opcje, dalej. Wybieramy dysk, jeżeli mamy więcej niż jeden. Jeżeli mamy jeden, to innego wyboru raczej nie będzie. Wybieramy użytkownika, bardzo możliwe, że będzie trzeba wpisać również hasło. I mamy kilka opcji, między innymi otworzenie z kopii zapasowej Time Machine, ponowna instalacja systemu, Safari, aby wygooglać sobie jakieś problemy, i to, co nas interesuje w przypadku, kiedy chcemy oddać komuś Maca, czyli narzędzie dyskowe. Wchodzimy w nie, dalej, i tutaj procedura jest chyba taka sama, niezależnie jakiego mamy Maca. Wybieramy Macintosh HD na pasku bocznym, mogą być też inne woluminy, tak jak tutaj u mnie, ale ja dla tego filmu wymarzę właśnie inny dysk, żeby pokazać procedurę, czyli klikamy woluminy, na pasku narzędzi klikamy wymarz i tutaj nazywamy sobie dysk, możemy zostawić Macintosh HD. Wybieramy format, domyślnie powinno być to APFS lub jeżeli mamy starszego Maca, może być to macOS Extended kronikowany. Klikamy opcję wymarz, zacznie się wymazywanie i po chwili wszystko będzie gotowe. Jeżeli macie jakieś inne dyski, które chcecie sobie od razu też sformatować, to możecie właśnie zrobić to samo na innych dyskach. Jeżeli wasz dysk ma więcej partycji czy woluminów, jak na przykład Macintosh HD Data, to również warto to wymazać. Możliwe też, że przy samym wymazywaniu Macintosh HD będzie właśnie opcja wymaż woluminy, wtedy wymazujemy wszystkie woluminy. No i tyle, zamykamy narzędzie dyskowe, wracamy do okna narzędzi i mamy tak naprawdę już czystego Maca, możemy go oddać czy sprzedać, i ta osoba będzie sobie mogła na czysto zainstalować pod siebie system, czyli właśnie najczęściej będzie to kliknięcie zainstaluj ponownie macOS, w tym przypadku Monterey, lub inny, nowszy system, jeżeli na przykład oglądacie to kilka lat po tym, jak nagrałem ten film. Tymczasem, jeżeli chcecie wyłączyć kompa, spakować go i komuś wysłać, to oczywiście klikacie jabłko oraz wyłącz i tyle. Bardzo szybki poradnik i zrobiłem w jego właśnie odświeżoną wersję, bo wymazywanie komputerów z prockiem od Apple jest nieco inne niż z tymi z Intela, tak więc macie już to zaktualizowane. Pamiętajcie również o kopii zapasowej, jeżeli chcecie zrobić sobie kopię zapasową Maca, to również gdzieś na moim kanale jest taki poradnik. A tymczasem w tym filmie to już wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to koniecznie dajcie pod nim łapkę w górę. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie zróbcie to teraz, wbijcie suba oraz kliknijcie w dzwoneczek, i do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, hej!